No Biblia mówi oczywiście o narodzie wybranym i wniosek jest taki, że wszyscy chrześcijanie powinni bronić i stać za narodem żydowskim jako narodem Boga. Uznanie ambasadora za persona non grata jest działaniem absolutnie drastycznym, który jest ograniczony do naprawdę bardzo, bardzo niewielu przypadków. Jak powiedziałem przed chwilą, to nie do pana. Każdy trudny problem ma rozwiązanie szybkie, łatwe i błędne. Po prostu ludzie moralni, którzy kierują się zasadami, już nie mniejsza o dekalog, ale przynajmniej kilkoma podstawowymi zasadami moralnymi, nie robią kariery w polityce. To jest zupełnie oczywiste, prawda? To samo w sobie jest ogromnym osiągnięciem dla Waszyngtonu. Trzy tak poważne cele nie pociągnęły za sobą tej ani jednej trumny przywożonej, prawda, do Andrews Air Force Base i tak dalej. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym znajdziecie wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i swojej rodzinie i aby przetrwać w trudnych warunkach. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, w której znajdziecie dziesiątki, setki tysięcy e-booków, audiobooków i książek. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o rabacie dla widzów Historii Realnej pod spodem w opisie pod tym filmem. Zachęcam do lajkowania naszych materiałów, subskrybowania kanału, to jest jedno kliknięcie, a bardzo pomaga nam wygrać z algorytmami. Wspierajcie nas na Patronite i na YouTubie. A moim i Państwa gościem jest pan profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista z Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. W wiosennym dzisiaj, nie wiem jak u pana, ale za mną, u mnie za oknem piękne słońce, wiosna w pełni, ptaki śpiewają, zielono się zrobiło. Tu też jest bardzo pięknie, chociaż jeszcze nie spojrzałem na termometr, więc nie wiem czy to jest naprawdę wiosna, czy tylko takie pozory. Ach, mam nadzieję, że już wiosna. Natomiast chciałbym przede wszystkim bardzo pana przywitać w Historii Realnej. Po raz pierwszy, proszę państwa, pan profesor występuje w naszym kanale. Dzisiaj porozmawiamy o polityce Stanów Zjednoczonych wobec Izraela, wobec wojny na Ukrainie i wielkiej globalnej strategii Waszyngtonu. Chciałbym zacząć, panie profesorze, od sprawy bieżącej, która elektryzuje opinię publiczną, czyli po raz pierwszy chyba jakieś naprawdę mocne spięcie na linii USA-Izrael. Odbyła się rozmowa telefoniczna, półtora godzinna Bidena z Netanyahu, w którym Biden wyraził w mocnych słowach podobno swoje oburzenie na zabicie tych humanitarnych wolontariuszy, którzy zostali zabici przez izraelskie wojsko, między innymi Polak, i powiedział, że jeżeli Izrael nie zmieni swojego nastawienia, to Ameryka zmieni swoją politykę wobec Izraela. Czy proszę pana o komentarz, czy myśli pan, że to możliwe? No, możliwe jest, chociaż mało prawdopodobne. To znaczy spięcia między Izraelem a Stanami Zjednoczonymi były już i wcześniej taką klasyczną sytuacją. To był rok 1956 i ten trójstronny atak na Egipt, Izrael, Wielka Brytania, Francja. Prezydent Eisenhower żądał odstąpienia od tego planu, te trzy państwa jednak uderzyły i tak dalej. I wtedy przyjęto przecież rezolucję ONZ-u, gdzie Stany Zjednoczone, Rady Bezpieczeństwa, Stany Zjednoczone po raz pierwszy zagłosowały przeciwko Wielkiej Brytanii i Francji, co było bardzo poważnym krokiem, bo to jednak byli członkowie NATO. Wtedy się Waszyngton tłumaczył, że zagłosował za tą rezolucją, bo inna byłaby dużo ostrzejsza, ale to był ten taki moment przełomowy. Potem były różne w tych stosunkach. Niektórzy prezydenci amerykańscy, jak chociażby Carter, Clinton, bardzo się angażowali w kwestie próby rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie, inni mniej. No to jest sprawa wieloaspektowa. Dość dużo mówi się na temat lobby proizraelskiego w Stanach Zjednoczonych. Trochę mit, trochę prawda.
bo to tak do końca nie jest, bo dużo większą siłą stojącą za Izraelem w Stanach Zjednoczonych nie jest wcale diaspora żydowska, tylko ewangelikaliści czy ewangelikanie z południa, to znaczy fundamentaliści chrześcijańscy wierzący dosłownie w to, co Biblia stanowi. No, Biblia mówi oczywiście o narodzie wybranym i wniosek jest taki, że wszyscy chrześcijanie powinni bronić i stać za narodem żydowskim jako narodem Boga. I to jest taka silna, bardzo silna grupa liczbowo zwarta, która broni Izraela i jego posunięć. No, oczywiście dużo było publikacji, nawet w Polsce się ukazało kilka tłumaczeń z amerykańskiej literatury dotyczącej zgubnego wpływu popierania Izraela przez Waszyngton. Mówi się o tym, że Waszyngton płaci cenę przede wszystkim w postaci wrogości państw arabskich i to się ciągnie już od bardzo dawna. No, tym razem mamy do czynienia z sytuacją specyficzną, to znaczy przede wszystkim nie wiemy do końca, co tam się wydarzyło i w jakiej sekwencji czasowej. To warto by wiedzieć, ale informacje na ten temat są sprzeczne, co innego mówią źródła zachodnie, co innego mówi Al Jazeera i tak dalej, i tak dalej. Bo doszło do rzeczy rzeczywiście niebywałej, to znaczy do świadomego ataku na wolontariuszy organizacji charytatywnej. Amerykańskiej, bo to też jest ważne. No tak, ale tam obsada była międzynarodowa, prawda, w tym zespole. To oczywiście możemy mieć także na względzie to, co się wydarzyło nieco wcześniej, to znaczy skandal z organizacją ONZ-owską pomocową UNRWA, prawda, w której okazało się, że pracuje cały szereg agentów Hamasu. I wtedy Stany Zjednoczone wycofały jakby swoją pomoc dla tej organizacji. Więc w tym kontekście możemy postrzegać to, co się wydarzyło ostatnio, jako efekt utraty, powiedzmy sobie, niewinności przez organizacje pomocowe właśnie w wyniku skandalu w tak ważnej organizacji jak organizacja ONZ-owska. To oczywiście nie tłumaczy samego ataku. To tylko daje pewną podstawę do racjonalnego sądu, że skoro taka organizacja mogła tak się zachować, to domniemanie, że w tej grupie, która tym razem dostarczała żywność, również nie wszystko było do końca tak, jak się wydaje, może znaleźć swoje uzasadnienie. Ale niewątpliwie, po pierwsze, atak, śmierć tych ludzi, z których wszyscy lub prawie wszyscy, ale powiedzmy, że wszyscy byli całkowicie niewinni, a po drugie późniejsza reakcja Izraela, który takim najbardziej dla nas dosadnym przykładem pozostaje to skandaliczne zachowanie ambasadora Izraela w Polsce, który nie tylko nie chciał przeprosić, ale był taki niezwykle butny w takim bardzo nagłaśnianym wywiadzie sprzed kilku dni. No, to nie przynosi ani jemu zaszczytu, ani państwu, którego on reprezentuje i na pewno nie pomaga w relacjach Izraela z państwami, które w efekcie tego ataku były szczególnie dotknięte. Przepraszam, panie profesorze, bo boję się, że zaraz pójdziemy dalej. Ja chciałem się zatrzymać na chwilę przy ambasadorze, jak pan wywołał tą sprawę. Dzisiaj ambasador został wezwany do MSZ-u w Warszawie. Gdyby pan był ministrem spraw zagranicznych, premierem polskiego rządu, jakie by pan konsekwencje podjął? Jakaś nagana, czy mówi się dużo, że powinien zostać poproszony o wyjazd? Wie pan, uznanie ambasadora za persona non grata jest działaniem absolutnie drastycznym, który jest ograniczony do naprawdę bardzo, bardzo niewielu przypadków. I na pewno nie jest powodem do uznania ambasadora za persona non grata fakt, że jest on butny albo źle wychowany, albo cokolwiek jeszcze innego. Bo to musi być naprawdę bardzo brutalny czyn, nie wiem, obraza prezydenta kraju goszczącego ambasadora lub jakieś zachowanie
państwowy. Więc tu o tym mowy nie ma i trzeba też zachować umiar, to znaczy potępiając to, co się wydarzyło, no jednak musimy pamiętać, że dobre relacje Polski z Izraelem mają swoją wartość. Mają wartość chociażby dla bardzo wielu Polaków pracujących w Izraelu, dla ludzi, którzy odwiedzają Izrael w celach religijnych czy turystycznych i tak dalej, i tak dalej. Więc nie możemy wylać dziecka z kąpielą. Też na mnie nie jest zupełnie jasne, bo to tak nasza prasa do końca tego nie rozróżnia, czy ambasador został zaproszony czy wezwany. Bo zaproszenie ambasadora jest gestem, przyjaznym niemal, prawda? Znaczy, prosimy pana ambasadora. Oczywiście to znaczy, że powinien przyjść. No chyba, że jest to rosyjski ambasador, ale to jest w ogóle inna kategoria, prawda, pseudodyplomatów. Natomiast wezwanie ambasadora jest rzeczą bardzo już ostrą i na ogół bardzo szybko. No tutaj jednak minęły chyba 2 albo 3 dni między tym wezwaniem czy zaproszeniem, a przybyciem dzisiejszego ambasadora. Raczej wnioskuję, że ambasador został zaproszony na rozmowę i że to oczywiście może mu się uda wiceministrowi wyjaśnić ambasadorowi niestosowność jego postępowania, chociaż jak mówię, sądząc po przebiegu tego wywiadu niedawnego mogę uważać, że jest on odporny na wiedzę i że jego doświadczenie dyplomatyczne jest całkiem spore. Natomiast szacunek dla norm postępowania w dyplomacji to jest zupełnie co innego. I on wyraźnie tych norm nie uznaje, a być może także, na co ten prowadzący wywiad redaktor zwrócił uwagę, ma takie wielkopańskie podejście, tak jakby był, już nie powiem, że namiestnikiem, ale jakimś, prawda, osobą, która może dyrygować, co w Polsce ma się wydarzyć. No niestety, takich ambasadorów miały w Polsce kiedyś Stany Zjednoczone. Sam miałem z tym do czynienia, pracowałem w MSZ-cie, prawda, przez kilka lat. No, ambasador rosyjski, no to już nie mówię o radzieckim, ale rosyjski to zupełnie inna kategoria. No i do tej samej kategorii, bez potrzeby, bez sensu, zapisał się i obecny ambasador, a przecież pamiętamy ambasadora Weissa, który był naprawdę znakomitą osobą. Został przecież potem w Polsce, pracował na Uniwersytecie Warszawskim. Takich ambasadorów potrzeba, a nie takich, którzy się szarogęsią w kraju gospodarza. Natomiast pytanie dotyczyło relacji Stanów Zjednoczonych z Izraelem. No właśnie, panie profesorze, to tylko jeszcze krótko. Chciałbym też rzeczywiście zawiązać do postaci profesora Szewacha Weissa, który był fantastycznym ambasadorem. Miałem zaszczyt odwiedzić go parę razy w Hajfie, w jego pięknym domu. Naprawdę bardzo go teraz brakuje. Natomiast jeżeli chodzi o relacje Izrael-Stany Zjednoczone, one zawsze były dziwaczne i kuriozalne, czyli ogon kręcił psem, ale podczas tej wojny osiągnęliśmy niespotykany w annałach chyba światowych sytuację, w której Ameryka niemal codziennie domagała się od Izraela przestrzegania praw człowieka w Strefie Gazy i niebombardowania ludności cywilnej, a jednocześnie kolejne samoloty ze Stanów Zjednoczonych dostarczały bomby temu Izraelowi, które spadały na głowy tejże ludności cywilnej. A potem Ameryka zaczęła zrzucać pomoc humanitarną nad Strefą Gazy, na spadochronach dla ludzi, którzy zostali pozbawieni domu w wyniku bombardowań amerykańskimi bombami. Jak pan, panie profesorze, może wytłumaczyć to po prostu schizofreniczną politykę? Pan, nie ma żadnego prostego wyjaśnienia tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i tego, jakie miejsce zajmują Stany Zjednoczone. Gdybym ja miał jakiekolwiek nawet cień propozycji rozwiązania, to bym był, powiem, lepszym politykiem niż wszyscy politycy amerykańscy razem wzięci. Nie ma dobrego rozwiązania, ponieważ każde rozwiązanie będzie uznane przez którąś ze stron za niemożliwe do przyjęcia. Tu po prostu jest klasyczny konflikt prawdziwych interesów rozmaitych stron. I prezydent Stanów Zjednoczonych również jest w takiej sytuacji, bo z jednej strony ma silny nacisk, mówiliśmy o tym, grup popierających Izrael, a z drugiej strony Stany Zjednoczone muszą utrzymywać możliwie najlepsze relacje z państwami arabskimi z rozmaitych względów politycznych, gospodarczych i tak dalej, i tak dalej. I nie da się pogodzić tych dwóch kwestii. To jest klasyczny dylemat
supermocarstwa. Supermocarstwa, które ma interesy na całym świecie, od których oczekuje się od supermocarstwa reakcji na bardzo wiele wydarzeń, tyle tylko, że ta reakcja zadowoli jednych, a nie zadowoli innych. I to właściwie przy każdym konflikcie mamy do czynienia z tego typu odbiorem. Niektórzy są szczęśliwi z powodu reakcji amerykańskiej, a inni ją potępiają. Nie można tego rozwiązać, bo jedynym rozwiązaniem, wcale nie takim dobrym, byłoby, gdyby Stany Zjednoczone wycofały się z roli państwa reagującego na wszystkie napięcia na świecie. Gdyby Stany Zjednoczone powiedziały, a co nas to obchodzi? To nie nasz problem, prawda? Mieliśmy tego przykład w byłej Jugosławii, kiedy Stany Zjednoczone nie chciały się włączać w rozwiązanie kryzysu bałkańskiego, a Europa nie była w stanie tego zrobić. I dopiero wejście Stanów Zjednoczonych spowodowało, że ten konflikt został rozwiązany. Znowu, czy trwale, czy nietrwale, czy Serbowie byli zadowoleni, czy Bośniacy byli zadowoleni, czy Chorwaci byli zadowoleni i tak dalej, i tak dalej. To można długo rozwijać. Natomiast bez udziału Stanów Zjednoczonych z pewnością ten konflikt zakończyłby się dużo bardziej tragicznie. Stany Zjednoczone muszą reagować i są zawsze narażone na krytykę, cokolwiek zrobią. No tak, panie profesorze, ale taka czysto chłopska logika. Jeżeli Amerykanom przeszkadza fakt, że Izraelczycy bombardują Strefę Gazy i zabijają ludność cywilną, to niech nie dają im bomb. Dlaczego? Żeby życie było takie proste. Oni im nie dają bomb na to, żeby zabijać ludność cywilną, tylko przykładowo, ostatnio była taka sprawa pokazana zresztą w internecie, prawda, kiedy Izraelczycy pokazali fizycznie, jak w jednym ze szpitali w ścianach i w suficie był magazyn broni Hamasu. I taki poważny magazyn, podwójna ściana, podwójny sufit. I teraz tak, uderzenie w to, zniszczenie tego magazynu, arsenału, jak najbardziej, ale to jest szpital. No więc czy mamy oszczędzać szpital i pozwolić Hamasowi używać szpitala jako arsenału? No, nie ma tu dobrego rozwiązania, bo strona terroryści nigdy nie przestrzegali i nie przestrzegają norm przyjętych, norm praw człowieka, norm wojny i tak dalej. Wszystko jedno, jacy to są terroryści, to oczywiście oni się z tymi normami nie liczą. I pytanie, czy my reagując na terrorystów, powinniśmy przestrzegać tych norm, chociaż to bardzo nas osłabi. Oczywiście z punktu widzenia humanitarnego, tak, oczywiście terrorystów należy ostrzegać, należy je szanować, należy i tak dalej, i tak dalej. No tyle tylko, że wtedy ta reakcja będzie nieadekwatna. No to samo było w Afganistanie, chociaż to nie budziło takiego, że tak powiem, oburzenia świata, że tam też ginęli cywile, prawda? W Iraku też ginęli cywile i mówiło się to dlatego, że Afganistan udziela schronienia terroryzmu, dlatego, że w Iraku zagnieździli się terroryści. No ale może trochę nas, to zabrzmi bardzo brutalnie, ale trochę nas w świecie mniej obchodził los Afgańczyków niż obecnie Palestyńczyków czy mieszkańców Gazy. Nie ma dobrego rozwiązania. Problem polega na tym, jak pan doskonale wie, że żyjemy w świecie zinformatyzowanym. I kiedyś takie wiadomości, o których teraz mówimy, docierałyby do powszechnej wiadomości po 5 albo 10 latach, jeśli w ogóle, byłoby historią. W tej chwili historia to jest po 5 sekundach, prawda? Wszyscy obserwujemy to, co się dzieje, reagujemy. Nasz punkt widzenia jest zróżnicowany, bo zależy od naszego nastawienia, wiedzy i tak dalej. Nie ma dobrego rozwiązania trudnych problemów, jak jest takie dokładne powiedzenie amerykańskie, które mi się bardzo podoba. Każdy trudny problem ma rozwiązanie, które jest szybkie, łatwe i błędne. I to właśnie tak jest, prawda? Można rozwiązać problem szybko i łatwo, tylko po chwili się okaże, że się popełniło błąd. Tak, ja mi się wydaje, że w przypadku Izraela to problem polega na tym, że Izrael uderzając w terrorystów bierze pod uwagę możliwość strat
i dopuszcza straty wśród postronnych cywili, którzy tym terrorystom towarzyszą. Tak było już parę razy w trakcie tej wojny, gdzie tam chcieli trafić jednego faceta, a zabijali kilkudziesięciu cywili wokół niego. I teraz jest ta sama sytuacja, bo panie profesorze, oni myśleli, podobno Izraelczycy, że tam jakiś Hamasowiec w tym konwoju jest. Stwierdzili, to rozwalimy cały konwój, a że tam jest siedmiu obcokrajowców, to najważniejszy jest Hamasowiec, którego trzeba zabić. I to jest ten dylemat chyba. Widzi pan, to jest tak, to się działo od dawna. Tym razem zostało nagłośnione, to nie po raz pierwszy. Ale dzisiaj przeczytałem, słownie godzinę temu, informację bardzo ciekawą. Jakoby o użyciu dronów, i także w tym przypadku, wcale nie decydowali ludzie, tylko decydowała sztuczna inteligencja, która jest zaprogramowana niekoniecznie na ochronę ludności cywilnej. Chodzi o to, tak to było wyjaśniane, powtarzam to, co wyczytałem, prawda, że często uderzano w poszukiwanych terrorystów Hamasu, gdy oni przebywali u rodziny albo z rodziną. I teraz, gdyby wykluczyć uderzenie na poszukiwanego terrorystę dlatego, że mogą zginąć cywile, no to znalezienie ich i unieszkodliwienie byłoby praktycznie niemożliwe. No bo teoretycznie biorąc, wystarczyłoby, żeby terrorysta poruszał się zawsze w towarzystwie, nie wiem, żony, narzeczonej, siostry, dzieci i byłby nietykalny. No i gdzie przebiega ta granica pomiędzy koniecznością z punktu widzenia Izraela czy Stanów Zjednoczonych wyeliminowania terrorysty, a koniecznością przestrzegania norm prawa międzynarodowego i ochrony cywilów. Ilu cywilów można poświęcić, żeby zlikwidować przywódcę Hamasu? No, nie ma na to żadnej odpowiedzi, bo oczywiście z punktu widzenia humanitarnego odpowiedź brzmi żadnego. Nie można poświęcić nawet jednego cywila, no, ale z punktu widzenia wojskowego ta obecność czy życie terrorysty może oznaczać śmierć iluś cywilów po drugiej stronie, jak on zaplanuje jakiś atak czy zamach bombowy i tak dalej, i tak dalej. Bo przecież ci przywódcy Hamasu to nie są niewinni ludzie. To nie są ludzie, którzy nie mają krwi na rękach. Mają na różne sposoby. W końcu nie Izrael ten obecny konflikt rozpoczął. I to, co tam się działo na początku, no też woła o pomstę do nieba, chociaż świat tak bardzo się nie oburzał, jakby należało na ten atak Hamasu, na porwanie ludzi, na gwałcenie kobiet, prawda? To miało miejsce po ataku Hamasu. Więc nie mówimy o ludziach niewinnych, ale oczywiście giną niewinni, podobnie jak w ataku Hamasu zginęli ludzie niewinni również. Tam też był, prawda, Izraelczyk o polskim paszporcie czy pochodzeniu, starszy pan, który również zginął, będąc w rękach Hamasu. Więc jak mówię, zawsze można znaleźć kontrargument na każdy argument. Oczywiście. Ten pan to Aleks Dandzyk, też miałem zaszczyt go poznać. Bardzo zasłużony człowiek dla pojednania polsko-żydowskiego, jeżeli tak można powiedzieć, stosunków polsko-żydowskich, tak byłoby lepiej. Panie profesorze, ja tylko chciałem powiedzieć, że gdybym ja miał decydować, to bym jednak nie wydawał rozkazów takich, w których giną członkowie rodzin, dzieci, kobiety, bo przecież niekoniecznie trzeba terrorystę eliminować półtonową bombą, można na przykład snajpera do tego zatrudnić, żeby zastrzelić tego człowieka, a nie wysadzać w powietrze cały blok. To wie pan, to nie jest tak. No, snajper jest świetnym rozwiązaniem, tylko on musi mieć miejsce. On gdzieś musi być, on skądś musi strzelać. Oczywiście są snajperzy strzelający z kilometra i więcej, ale znowu tak wielu ich nie ma, jak wiemy, prawda? Więc to jednak nie jest. Oczywiście, no ma pan rację, można by go otruć i tak dalej. No, gdyby istniały inne sposoby, na pewno są próbowane, ale druga strona wie, że takie sposoby. Nie, to naprawdę, jak powiedziałem przed chwilą, i to nie do pana, każdy trudny problem ma rozwiązanie szybkie, łatwe i błędne. No dobrze, panie profesorze, to w takim razie co, bo to mnie bardzo intryguje, bo od tego zaczęliśmy, no to mamy dwie bardzo mocne deklaracje ze strony polityków Izraela. Jak wiadomo, Izrael to zawsze mur beton, jeżeli chodzi o wsparcie, przepraszam, Stany Zjednoczone to mur beton,
wsparcia Izraela. Biden powiedział, że jeżeli się nie uspokoicie, nie zmienicie swojego nastawienia do ludności cywilnej, to my zmienimy naszą politykę. I to samo powiedział Blinken, sekretarz stanu, podczas swojej wizyty w Brukseli. Jak pan sobie wyobraża zmianę polityki Stanów Zjednoczonych wobec Izraela? Bardziej byłaby ona bezstronna, brałaby pod uwagę rację również strony palestyńskiej, strony okupowanej, czy też, nie wiem, Ameryka ogłosiłaby neutralność? W takim razie radźcie sobie sami, więcej wam nie pomagamy. Nie ma takiej możliwości. Wie pan, to jest nacisk. Zapowiadanie możliwości zmiany to jest forma nacisku. Natomiast tego się nie da zrealizować. Polityką tak supermocarstwa to jest jak w tym znanym powiedzeniu o zmianie kursu przez, prawda, supertankowiec. Tam trwa i trwa i trwa i trwa. Więc tego dnia zrobić nie można. Jest za dużo grup, które tworzą, współtworzą amerykańską politykę zagraniczną. To nie jest na pewno sam prezydent, to nie jest nawet sekretarz stanu, to nie jest sam obecnie Jake Sullivan, czyli główny doradca Bidena, który tak naprawdę tworzy amerykańską politykę zagraniczną, bądźmy szczerzy, to nie Biden, tylko Sullivan odpowiada za amerykańską politykę zagraniczną. I każdy z nich jest pod wpływem rozmaitych grup nacisku i tak dalej. Można straszyć, można straszeniem deklarować własne stanowisko, ale nie można zmienić polityki amerykańskiej od dnia, dlatego że jakiś dowódca izraelski, a może właśnie nie dowódca, tylko sztuczna inteligencja, popełnił jakiś tragiczny w skutkach błąd, to niestety, czy na szczęście, polityka zagraniczna supermocarstwa nie zmienia się z dnia na dzień. Nawet gdyby było to na korzyść, na rękę wszystkim, to i tak to jest bardzo długi proces i wątpliwy co do skuteczności. Ja myślę, że ten po prostu śmierć tych 7 ludzi, w tym Polaka, była raczej taką ostatnią kroplą, która przelała szklankę, no bo coraz większa irytacja była według źródeł amerykańskich w Białym Domu tym, co robią Izraelczycy. Przypomnę, 31 tysięcy ofiar, wśród nich 14 tysięcy dzieci, drodzy Państwo, w Strefie Gazy. Natomiast, panie profesorze, ja chcę powiedzieć tylko jedno, że taką jako puentę tej części naszej rozmowy, bo zaraz przechodzimy do Ukrainy, że to jest trochę taka lekcja dla nas, że polityka nie opiera się na wartościach, tylko po prostu na interesach. Bo kiedy Amerykanie w swojej kulturze masowej, czy też w swoich wystąpieniach mówią, że polityka jest oparta na wartościach, my zawsze walczymy z tymi, którzy są źli, którzy krzywdzą niewinnych. Z Rosją poszliśmy na zwarcie w obronie Ukrainy, bo Rosja jest okropna, jest dyktaturą, atakuje, zabija, najeżdża inne kraje. No ale na Bliskim Wschodzie już Ameryka stoi murem za państwem, które bombarduje ludność cywilną. Dlaczego? No bo tak uważa, że takie są interesy, prawda? Więc chodzi o interesy, a nie o wartości. No wie pan, po pierwsze, co do tych liczb, które pan podał, one są bardzo kwestionowane. Ta liczba ofiar, ludzie, którzy znają się na statystyce, mówią, to po prostu jest niemożliwe. Ta liczba ofiar, szczególnie dzieci, w stosunku do ogólnej liczby ofiar jest absolutnie nieprawdopodobna i te dane są bardzo mocno kwestionowane. Oczywiście nawet śmierć jednego człowieka jest niepotrzebna i należy się przed tym powstrzymać, ale no to jest działanie propagandy, zrozumiałe, prawda? To po pierwsze. Po drugie, co do polityki. Wie pan, no, trzeba być realistą. Otóż od moralności jest Kościół. A polityka jest od skuteczności i dobry polityk ma być skuteczny. Był taki amerykański prezydent Jimmy Carter, który mówił, że polityka amerykańska powinna być uzależniona od ochrony praw człowieka. Po czym utrzymywał bardzo bliskie związki z szachem Iranu, z Chinami, ze Związkiem Sowieckim i tak dalej, no bo to leży w interesie Ameryki. Więc nie można po prostu wielkie, a nawet małe państwo nie może sobie pozwolić na to, by kierować się w polityce względami moralności czy względami nawet czystej ochrony praw człowieka. Po prostu polityka, od polityków oczekujemy przede wszystkim skuteczności, efektywności i działania w interesie naszego państwa.
bo polityk musi działać w interesie swojego państwa. Jeśli działa w interesie innego państwa, to popełnia zdradę stanu. To jest zupełnie oczywiste. Jeżeli w interesie Ameryki leży takie czy inne wsparcie takiego czy innego państwa, no to tak jest. Możemy to oceniać tak czy inaczej, ale no, od tego mamy polityków, żeby realizowali politykę dla nas, dla obywateli tego państwa najkorzystniejszą. Także ja się nie oburzam na niemoralność polityków, bo nie znam moralnych polityków, prawda? Prawda. Po prostu ludzie moralni, którzy kierują się zasadami, już nie mniejsza o dekalog, ale przynajmniej kilkoma podstawowymi zasadami moralnymi, nie robią kariery w polityce. To jest zupełnie oczywiste, prawda? Nie mówiąc o tym, że i wśród innych grup, które powinny się kierować moralnością, no też nie zawsze tak jest, delikatnie mówiąc, ale na pewno nie politycy mają być wzorem moralnego postępowania. To po prostu jest niemożliwe. To prawda, to się zgadzam z panem profesorem w tej sprawie. Natomiast cały sens chyba amerykańskiej debaty o politykę wspierania bezrefleksyjnego Izraela sprowadza się właśnie do tego, czy to jest dobre dla nas, Amerykanów, czy to nam szkodzi. Jest słynna książka profesora Meshaimera o izraelskim lobby w Stanach Zjednoczonych, gdzie on udowadnia, że to powoduje gigantyczną wrogość świata arabskiego, islamskiego wobec Stanów Zjednoczonych. Punkt pierwszy. Wszystkie zamachy, duża część zamachów na czele z World Trade Center w jakiś sposób jest zemstą za to wspieranie Izraela. No i plus jeszcze wskazują ci krytycy tej polityce na to, że Amerykanie prosjonistyczni mówią, no ale my tam mamy wspaniałą bazę na tym Bliskim Wschodzie. Mamy super sojusznika, na którego możemy liczyć. Ale jest odwrotnie. To Ameryka zawsze wyciąga Izrael z problemów, a jak Ameryka szła na wojnę z Irakiem, jak szła na wojnę z Afganistanem, no to przecież żaden kontyngent izraelski nie poszedł na ratunek Amerykanom i Izraelczycy nie pomagali. No tak, Amerykanie nie chcieli, by Izrael się włączył w interwencję w Iraku, prawda? Tego się bali. Bali się, dlatego powstrzymywali za Izrael bardzo mocno. Nawet po ostrzale Izraela, prawda, bardzo silnie wstrzymywali. Wie pan, to nie jest tak. Oczywiście ja mówiłem o książce Meshaimera bez podawania nazwiska parę minut temu. To jest jego punkt widzenia. Tyle tylko, że spójrzmy na to z drugiej strony. Gdyby Stany Zjednoczone nie stały murem za Izraelem, to przecież od dawien dawna Izraela by nie było. Więc to nie jest tak, bo to nie jest zero-jedynkowe. To nie jest zero-jedynkowe, to nie jest kwestia taka, że można powstrzymać się od działania czy zmienić swoje działanie bez kosztów. I o tym wszyscy wiemy, że bez pomocy, czy to w wojnie Jom Kippur, prawda, zresztą wtedy bardzo specyficznie pomoc amerykańska wyglądała, to był pomysł Kissingera, żeby długo Izraelowi nie pomagać, żeby spokorniał. I dopiero pomóc mu w ostatniej chwili, to też się stało, prawda, i tak dalej. No bo on rozumiał, jak działa polityka izraelska. Więc nie było wyboru. I Stany Zjednoczone to jest jedyne państwo, dzięki któremu Izrael w ogóle istnieje. Bo po jego utworzeniu no, bardzo szybko by został zlikwidowany wraz z mieszkańcami. Panie profesorze, to na koniec, zanim przejdziemy do Ukrainy, to śmieszna anegdota z Izraela. Pamiętam, podczas jednej z moich wizyt widziałem koszulkę, która przedstawiała izraelskie F-16 i był na niej napis America, don't worry, Israel is behind you. Ameryko, nie martw się, Izrael jest za tobą. I ja tak pomyślałem sobie, ludzie, przecież jest dokładnie odwrotnie. Kto wymyślił tą koszulkę? No dobra. No dobrze, panie profesorze, przechodzimy do Ukrainy i amerykańskiej polityki w Europie Środkowo-Wschodniej. I o co bije się, o co walczy, jakie cele, może w ten sposób, jakie cele realizują Stany Zjednoczone na wojnie między Rosją a Ukrainą? Trzy. I to, co powiem, też nie jest zbyt popularne, no ale trudno. Stany Zjednoczone miały zamysł i to się właściwie już udało i to jest powód, dla którego ta pomoc słabnie. Przede wszystkim maksymalne osłabienie Rosji. Maksymalne osłabienie gospodarcze z jednej strony, polityczne z drugiej strony, a przede wszystkim jakby drastyczne zmniejszenie zasobów no, broni, jaką Rosja dysponowała, bo w tej chwili dysponuje znacznie mniejszymi zasobami, oczywiście całkiem dużymi, ale mniejszymi, czyli osłabienie Rosji na wszystkie sposoby.
Drugi cel to było rozpoznanie możliwości broni rosyjskiej. Po co innego są dane, prawda, podawane i tak dalej w różnych specyfikacjach, a co innego jest sprawdzenie, co ta broń naprawdę może, w jakich warunkach, na jakich zasadach i tak dalej, i tak dalej. I trzecia sprawa to było sprawdzenie własnej broni w warunkach bojowych. Bo znowu, co innego jak się na poligonie strzela, co innego jak się strzela w warunkach bojowych. I te trzy cele zostały osiągnięte, i to jest najważniejsze, bez straty choćby jednego żołnierza amerykańskiego. To samo w sobie jest ogromnym osiągnięciem dla Waszyngtonu. Trzy tak poważne cele nie pociągnęły za sobą tej ani jednej trumny przywożonej, prawda, do Andrews Air Force Base i tak dalej, i tak dalej. I to się przez te dwa lata mniej więcej w 100% stało. Rosja jest osłabiona, ma bardzo zmniejszony arsenał, a Amerykanie wiedzą, do czego jest zdolna ich broń i broń rosyjska. W związku z tym słabnie zainteresowanie elit politycznych i wojskowych dalszym udziałem Stanów Zjednoczonych w tym konflikcie. Pamiętajmy o jednym. Ukraina jest dla Stanów Zjednoczonych państwem peryferyjnym. Ona nie jest w centrum geopolityki Waszyngtonu. Nie mówię oczywiście o specjalistach, ale dla normalnego Amerykanina Ukraina, gdzie to jest? Nie wiem, tam gdzieś w Europie, prawda? Co mnie Ukraina obchodzi? Jak ktoś nie pochodzi z Ukrainy czy z Polski, z Rumunii, to tego typu reakcja jest normalna. W związku z tym nie ma powodu, żeby Stany Zjednoczone aż tak się angażowały, gdyby właśnie nie te względy, o których powiedziałem. W chwili, kiedy te względy przestają już mieć takie znaczenie, no to pozostaje sprawa kosztów. Te koszty też nie są takie wielkie, jak się wydaje. Bo my mówimy o kilkudziesięciu miliardach dolarów, które są wydawane prawie wszystko na broń amerykańską, czyli na broń produkowaną w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie nie kupują broni za granicą, tylko sprzedają, czy dają, mówię, dają Ukrainie własną broń, a to oznacza miejsca pracy, to oznacza zwiększone podatki i tak dalej, i tak dalej. Więc ta cena też nie jest taka ogromna, jakby się wydawało, bo trzeba ją zmniejszyć przynajmniej o 60%, prawda? To tak naprawdę nie są wydatki, tylko po prostu koszty, ale koszty zwracalne. I teraz... Stany Zjednoczone, jak każde państwo, no może poza kilkoma na świecie, mają bardzo poważne własne potrzeby. Mają potrzeby infrastruktury, która jest bardzo zniszczona, mają potrzeby rozmaitej pomocy socjalnej i tak dalej, i tak dalej. I bardzo wielu polityków mówi zaraz, dlaczego te pieniądze mają pójść do Ukrainy, nawet jeżeli poprzez nasze zakłady zbrojeniowe, a nie do moich wyborców. A tym wyborcom brakuje mostu, jest zniszczone lotnisko albo i tak dalej, i tak dalej. I wolałbym, żeby Ameryka te pieniądze wydawała w domu, w moim okręgu wyborczym, oczywiście umownie mówię. I to jest jakby normalne. Oczywiście trzecia sprawa, i to bardzo wyraźnie w tej chwili wychodzi, to jest ta, że Stany Zjednoczone boją się, żeby ta wojna nie przekroczyła pewnych granic, żeby się nie rozwinęła w konflikt globalny, w konflikt amerykańsko-rosyjski, czy w ogóle, żeby nie wciągnęła członków NATO. Ukraina ma trochę inny pomysł na to i wiemy o tym, prawda, że jednak im zależy na tym, żeby zaogniać tę sytuację, bo liczą, że wtedy otrzymają większą pomoc, ale Stany Zjednoczone bardzo przed tym Ukrainę ostrzegają. Panie profesorze, to jest kluczowa sprawa, czyli cele wojenne Ameryki są zupełnie inne niż Ukrainy. Oczywiście. Znaczy, no tak, no bo celem Ukrainy jest obrona. To w ogóle, prawda? Obrona własnego terytorium na wszystkie możliwe sposoby. Właśnie przede wszystkim na wypędzenie najeźdźcy. Tyle tylko, że na Stany Zjednoczone i cały świat wie, że ten konflikt nie może się zakończyć totalnym upokorzeniem Moskwy.
To jest zupełnie oczywiste. Moskwa się nie wycofa, prawda, z Donbasu, Moskwa się nie wycofa z Krymu, no bo jest nierealne, żeby to państwo się zgodziło na takie upokorzenie. Zeleński też nie ma wyboru wobec własnych obywateli. Nie może im powiedzieć, słuchajcie, za cenę pokoju to oddajmy Rosji Krym, oddajmy Donbas i skończmy z tą wojną. No bo ludzie mówią, zaraz, zaraz, to po co tyle ludzi zginęło? Po co takie ofiary? Po co miasta zostały zniszczone, żeby teraz najeźdźca na tym skorzystał? I znowu wpadamy w taką sytuację, o której mówiliśmy przy Bliskim Wschodzie, nierozwiązywalnego problemu. Każda ze stron ma swoje racje. Każda ze stron ma swoje racje, ale te racje się ze sobą nie spotykają. Ktoś będzie musiał trochę chociaż ustąpić. Pytanie, czy Putin jest chętny do ustąpienia? No bo on mógłby swoją wolę narzucić rozmaitym politykom czy Rosjanom. To jego przywództwa się nie kwestionuje. Ale już Zeleński taki mocny nie jest. Ma rozmaitych przeciwników, ma rozmaitych kontrkandydatów. I jemu trudno będzie powiedzieć Ukraińcom, słuchajcie, zginęło nas bardzo wielu, zniszczono nam miasta, ale trudno. Przystajmy na to, że Rosja zachowa sobie Krym, zachowa sobie Donbas i na tym kończymy. Nie może tego zrobić. W związku z tym znowu kolejna sytuacja, przy której nie ma rozwiązania zadowalającego skonfliktowane strony. No nie jestem mądrzejszy od... Może gdyby, jak dawniej, w Europie i na świecie byli wielcy politycy. Adenauer w Niemczech, De Gaulle we Francji, prawda, no nie wiem, Reagan czy w Stanach Zjednoczonych, pani Thatcher w Wielkiej Brytanii i tak dalej, to może by coś wymyślili. Ale w tej chwili mamy czas, kiedy w polityce, politycy na świecie skarleli. To są urzędnicy polityczni. To nie są politycy, to są urzędnicy polityczni, którzy zrobili taką biurokratyczną karierę krok po kroku, aż się dochrapali do takiego czy innego stanowiska i nie mają żadnej wizji. Nie są zdolni stworzyć koncepcji, która by ten konflikt zakończyła. No i on się będzie toczył. Naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć do kiedy, chociaż przy zmniejszonej pomocy amerykańskiej, nawet zwiększona pomoc europejska tego nie zrównoważy. No i Ukraina będzie musiała przystać na pewne straty. No bądźmy realistami, no nie wygra tej wojny, obroni część zachodnią, a część wschodnia, no na tym wolałbym skończyć. A część wschodnia rozstrzygnie się na polach bitew, natomiast panie profesorze, ja ogólnie chcę powiedzieć, że podpisuję się pod tym, co pan powiedział, jeżeli chodzi o cele wojenne Ameryki, czyli żeby upuścić Rosji trochę krwi, utrzeć nosa i zaszkodzić jednemu z rywali do wielkiemu mocarstwu, które rywalizuje z Ameryką o globalną hegemonię. Natomiast wielu widzów, mi się wydaje, że będzie zaskoczonych tym, co pan powiedział, no bo znowu wracam do tego, co już powiedzieliśmy, i kultura masowa, i propaganda amerykańska pokazuje, że Amerykanie to są zawsze good guys, którzy walczą nie za właśnie swoje interesy, tylko za to, że w obronie uciśnionych i walczą z Putinem, no bo on jest złym, strasznym dyktatorem. A tymczasem okazuje się, że znowu chłodny interes realizuje po prostu Ameryka interesy mocarstwowe swoje własne. Ale wie pan, nie ma nic złego w zdaniu chłodny interes własnego państwa. Oczywiście, tak? Nie ma co oczywiście. Wie pan, co innego jest państwo, które zachowuje się w sposób agresywny? Rosja. To jest co innego. Tu nie mamy do czynienia ani z wartościami, ani z niczym tego typu, tylko po prostu z imperialnym działaniem państwa, które bez rozsądnej przyczyny najeżdża inne państwo, któremu nie jest do szczęścia potrzebne. Rosja istniałaby bez Donbasu czy bez Krymu równie dobrze jak w tej chwili, a nawet lepiej, bo nie straciłaby tyle ludzi i tak dalej, i tak dalej. A co innego jest państwo, które nie zachowuje się w sposób brutalny czy imperialny i tak dalej, ale które nie jest wzorcem cnót wszelakich polityce. No ja bardzo cenię i lubię Stany Zjednoczone i zajmuję się nimi od bardzo dawna. Raczej spotykam się z krytyką niż z pochwałą. Nie chodzi o mnie, tylko o same Stany Zjednoczone. Jest bardzo silne nastawienie antyamerykańskie, nad czym ubolewam.
ale to nie znaczy, że można idealizować Waszyngton. Nie można, bo po prostu to są tacy sami ludzie, jak my wszyscy, czyli dbający o interes swój. Swój rozumiem w tym momencie państwo, prawda? I tak powinien działać każdy polityk, a jeżeli przy okazji to zachowanie spotyka się z uznaniem na świecie, to bardzo dobrze. Ale jeżeli nie, patrz Trump, prawda, który stawia Stany Zjednoczone na pierwszym miejscu, a to się spotyka z rozmaitą krytyką na świecie, on mówi, co z tego? Ja działam w interesie mojego państwa, a nie waszego. Tak, zaraz o Trumpa zapytam. Panie profesorze, jeszcze porusza pan tak fascynujące tematy przy tym zestawieniu Stany Zjednoczone-Rosja. Na przykład część amerykańskich realistów, część komentatorów amerykańskich mówi, że Rosja robi na Ukrainie to samo, co my byśmy zrobili, gdyby Kanada albo Meksyk zostały zaproszone do na przykład paktu, Układu Warszawskiego w czasach zimnej wojny, albo gdyby Chińczycy zaczęli sobie budować w Kanadzie lub w Meksyku bazy. To znaczy, krótko mówiąc, żadne mocarstwo nie jest sobie w stanie pozwolić na to, żeby w jego przedpokoju inne potężne mocarstwo, rywalizujące z nim, budowało swoją jakąś infrastrukturę. I wskazuje się na szczyt NATO w Bukareszcie w 2008 roku, na którym otwarto perspektywę członkostwa w NATO dla Ukrainy i Gruzji. I zgodnie z tą narracją, to była prawdziwa przyczyna wojny, czyli to Ameryka sprowokowała Rosję do ataku na te dwa państwa. No nie, to z tym się nie zgodzę. Co do sąsiedztwa, tak, no pamiętajmy kryzys kubański w 60-tych latach, prawda, kiedy Stany Zjednoczone nie zgodziły się na to, by kilkadziesiąt kilometrów od wybrzeża Florydy Rosjanie mieli rakiety, i to rakiety ziemia-ziemia. Więc to jest tak, oczywiście Ukraina dla Rosji jest w bezpośrednim sąsiedztwie, jest peryferyjna dla Waszyngtonu i tak dalej. Ale takie łączenie, nie, moim zdaniem nie o to chodzi. Rosja zaatakowała Ukrainę z powodów, których ja nie mogę zrozumieć. Nie ukrywam, że zastanawiałem się nad tym wielokrotnie. Oczywiście można znaleźć rozmaite rozwiązania typu będzie łatwo, będzie szybko, będzie krótko, nie uczymy się na własnych błędach, nie nauczyła nas interwencja w Afganistanie i tutaj się uda. No, Krym się udał, no bądźmy szczerzy, prawda? Abchazja również się udało. To były takie przypadki, że Rosji udawało się zająć takie czy inne terytorium, już to Gruzji, już to Ukrainy. I po jakimś tam okrzykach oburzenia na świecie sprawa się zamykała. Rosja była zaskoczona oczywiście siłą oporu Ukrainy. To nie ulega wątpliwości. Wszyscy byliśmy zaskoczeni. Wszystkim nam się wydawało, że Rosja wejdzie i weźmie swoje i potem spróbujcie coś z tym zrobić. Więc ten przebieg tej wojny oczywiście nie jest taki, jak sobie Moskwa wyobrażała. I cena, jaką Moskwa płaci, jest dużo większa niż chciała zapłacić na pewno. No ale w pewnym momencie już nie ma wyjścia. To koło zostało rozkręcone, Moskwa musi atakować, Ukraina musi się bronić i już. I nagle wchodzimy w sytuację, która była niepotrzebna, bo Ukraina w NATO, dajmy sobie spokój z takimi pomysłami, podobnie jak Ukraina w Unii Europejskiej. To są takie no, nie fair, ale czasami konieczne zagrania wobec Ukrainy, żeby podnieść ich morale. Ja pamiętam, jak trudno było Polsce wyjść do NATO. To teraz to oczywiście te kryteria się bardzo zmniejszyły i wchodzą do NATO nawet państwa kompletnie do tego nieprzygotowane. Ale mimo wszystko Ukraina jest za duża, za blisko Rosji i tak dalej, i tak dalej. A poza tym, co no też jest nie bez znaczenia, sytuacja wewnętrzna Ukrainy. Państwo bardzo głęboko skorumpowane na wszystkich poziomach władzy. Wiemy, co się dzieje z dużą częścią pomocy i tak dalej, i tak dalej. Nie jest atrakcyjna dla Zachodu, więc no, współczujemy jej i pomagamy jej, ale to nie znaczy, że chcemy ją wpuścić do naszego domu. Nie mówię o poszczególnych Ukraińcach oczywiście, tylko o domu politycznym. Więc jak mówię, nie potrafię wymyśleć, czym to się może skończyć. Żadna ze stron nie może łatwo powiedzieć, no to kończymy. Tu trzeba wielkich polityków. Wielki polityk rosyjski i wielki polityk ukraiński, gdyby byli tacy, to by jakieś rozwiązanie znaleźli. Trzeba bardzo szanować Zełenskiego za jego postawę i nieustępliwość,
ale to nie jest wielki polityk i traci już tą popularność w Stanach między innymi też. No trudno, nie ma przygotowania, nie ma doświadczenia, świetnie się znalazł w bardzo trudnej sytuacji, no ale jednak to nie jest to samo, co lata doświadczenia w pracy politycznej i dyplomatycznej. No i w związku z tym no, Putin też nie należy znowu do jakichś superdyplomatów. Obaj się zapadli i w związku z tym konflikt trwa i nie chcę żartować, ale świat zna konflikty 7, 30, a nawet 100-letnie, prawda? Oczywiście w innych warunkach, ale jednak no, byłem pewien, że to się zakończy już teraz przy zmniejszonej pomocy amerykańskiej i spełnieniu celów amerykańskich, ale nie bardzo w tym kierunku to idzie. Przed wyborami amerykańskimi bardzo trudno będzie ten konflikt zakończyć, bo Biden jest znowu za słabym politykiem, by móc wymóc na przywódcach tych wojujących państw koniec konfliktu. Tu musiałby być wielki, mocny polityk amerykański, który będzie umiał rozmawiać. Nixon tutaj byłby takim przykładem, prawda, razem z Kissingerem, którzy znaleźliby rozwiązanie i zmusiliby obydwie strony do zaakceptowania. Ale Biden to no dobrze, nie. Panie profesorze, ale no Trump to, też nie. To wisi to, o właśnie, no to wisi to pytanie. Mówi pan, mocny polityk, który byłby w stanie zakończyć wojnę. Przypomnę, że Trump kilkakrotnie powiedział, że jak zostanę prezydentem, to zrobię tak i wojna się zakończy. Zakończę tą wojnę w 24 godziny. Czego tak, się pan spodziewa? No, to jest jego retoryka. Trumpu? To jest jego retoryka oczywiście, którą trzeba traktować z przymrużeniem oka. To jest jasne, że on tego nie zakończył 24 godziny, oby to zakończył 24 miesiące. To już byłby sukces, prawda? Ale wcale to nie jest takie pewne. Nie, to też nie jest wielki polityk. To jest po prostu populista, który bardzo skutecznie sprzedaje się wyborcom i który no, dzięki temu wygrał raz i zapewne wygra drugi raz wybory. Ale to nie znaczy, że on się nagle stał, nie wiem, Richelieu czy Metternichem czy kimś takim. Nie, nie. To nie ta klasa. No i bądźmy szczerzy, nie ten wiek. Bo jednak Biden jest bardziej posunięty, nie chodzi w latach, ale fizycznie jest bardziej posunięty, ale Trump jest też panem, który niedługo dochodzi do 80 i to już nie jest ta energia. No wiem to po sobie, prawda? Że to już nie jest ta energia, jaką się miało 30 lat czy 40 lat temu. Panie profesorze, ale z perspektywy Ukrainy, kto będzie lepszym prezydentem? Biden, który będzie dalej dostarczał tą broń tam takiej czy mniejszej ilości i podtrzymywał tą kroplówkę lepiej czy gorzej? Czy Trump, który przyjdzie im być może pięścią rąbnie w stół i no właśnie, co zrobi? Porzuci Ukrainę? Czy może skłoni obie strony jest to do trudne pytanie. Układu? Trudne pytanie. Znaczy nie, że trudne, bo jeśli to trudne pytanie, to wiele pan dzisiaj zadał, ale nie chodzi o trudne, tylko o pytanie, na które nie ma racjonalnej odpowiedzi. Każda odpowiedź na to pytanie jest wróżeniem. Wydaje mi się, że, ale to nikogo nie interesuje, nie mam dość informacji, by wysnuć jakby to powiedzieć, wniosek i żeby stwierdzić, że Trump zapewne postąpi tak czy inaczej. On jest politykiem celowo i to jest jego strategia przemyślana, nieprzewidywalny. Jego siła polega właśnie na tym, że jest nieprzewidywalny, to jest koncepcja, jaką być może znalazł, a jak nie znalazł, to funkcjonuje tak czy owak u Machiavelliego, prawda, takiej nieprzewidywalności polityki. I on na tym zyskuje, no bo wszyscy się boją, że może zrobić coś absolutnie szalonego. Ale tutaj, nie, to, że on mówi o 24 godzinach, to w ogóle nie ma się co tym przejmować. Nie umiem, nie widzę niczego w jego deklaracjach, co byłoby śladem koncepcji, jak ten konflikt zakończyć. Jest deklaracja mniej lub bardziej sensowna, ale koncepcji, jakby się ten konflikt mógł zakończyć, nie ma u niego, nie ma u Bidena, nie ma u nikogo innego. Nie wiem, po prostu nie wiem i każdy, kto mówi, że wie, to mówi. Ale to tyle. Człowiek, który byłby w stanie, nie wiem, gdyby był inny sekretarz generalny, chociaż ONZ jest słaby,
gdyby był inny sekretarz generalny NATO, prawda, też nie, więc nie ma wielkich polityków na świecie, którzy byliby w stanie sformułować tryb zakończenia tej wojny i sprawić, żeby obaj przywódcy na to przestali. No dobrze, panie profesorze, ostatnie dwa pytania o amerykańską politykę wobec Ukrainy. Antony Blinken, sekretarz stanu, podczas tego wystąpienia, o które już komentowaliśmy, powiedział tak. Od samego początku tego konfliktu Ameryka stała na następującym stanowisku. Defensywa tak, obrona Ukrainy tak, my chętnie w tym pomożemy, natomiast broń Boże, ofensywa. Jesteśmy przeciwko atakowaniu celów przez Ukrainę, oczywiście na terenie Rosji i już nawet nie tylko przy pomocy amerykańskiej broni, ale w ogóle, ponieważ jest to eskalacja. Dobrym przykładem może być te krytyka Ameryki uderzeń na rafinerie rosyjskie. Amerykanie podobno ofukali Ukraińców, jak wy możecie to robić, bo to wpływa negatywnie na ceny ropy naftowej, a to z kolei szkodzi Bidenowi w jego szansach na reelekcję. Krótko mówiąc, czego Ameryka się dokładnie boi? Tylko wojny na to Rosja, czy też może, nie wiem, jakieś wielkie destabilizacji Rosji i na przykład rozpadu Rosji i wyrwania się spod kontroli arsenału jądrowego? Wie pan, w czasie wojny wietnamskiej dowódcy amerykańscy mówili, że zmusza ich się do walki z jedną ręką przywiązaną do pleców. Bo wtedy się mówiło tak, nie atakować Hanoi, no bo za duże ryzyko, nie atakować Hajfongu, bo tam stoją statki chińskie i rosyjskie i nie atakować celów cywilnych, bo liczba ofiar cywilnych w Wietnamie była bardzo niska, zważywszy na przebieg tego konfliktu. Tyle tylko, że dowódcy mówili, no dobrze, to wobec tego mówię, walczymy z ręką przywiązaną do pleców, a przeciwnik nie hamuje się. I tu jest dość podobna sytuacja, prawda? Ukrainie każe się, z powodów, które pan wspomniał, trzymać rękę przywiązaną do pleców. Możecie się bronić, ale nie możecie atakować. To każdy wojskowy panu powie, że to jest nonsensowne rozróżnienie. Atak, prawda, na przeciwnika jest formą obrony. Jeżeli mogę zaatakować jego składy amunicji, jego składy, nie wiem, ropy i tak dalej, a nawet jego miasta, to jest forma obrony, bo to on jest najeźdźcą i on nie podlega ochronie, że tak powiem. To jest sztuczne rozróżnienie, ale rzeczywiście Stany Zjednoczone nie chcą, żeby Rosja miała pretekst do konfliktu, rozszerzenia konfliktu na państwa NATO. Z tym, że wie pan, czy Rosja potrzebuje pretekstu, to już jest zupełnie inna sprawa. Ona i bez tego może zrobić, co chce. A czy destabilizacja? No destabilizacja na dobrą sprawę równa się trzeciej wojnie. Też wiemy, że w tej chwili no jest zagrożenie. Ja nie buduję sobie schronu pod domem, prawda, niczego takiego nie robię, ale z drugiej strony no, to przestaje być już zupełnie niemożliwe. Nie wiem, no Amerykanie chcą właśnie kontrolować. Chcą kontrolować przebieg wydarzeń, chcą kontrolować konflikt czy wojnę ukraińsko-rosyjską. Chcą być, prawda, decydującym tym elementem. I to byłoby dobre, bo to jest supermocarstwo. Tylko kto ma to robić? No przecież nie Biden i nie Trump i nie Blinken, prawda? To nie są wielcy politycy, którzy potrafiliby to zrobić w sposób naprawdę skuteczny, błyskotliwy i tak dalej. Więc potrzeba kontroli ze strony wielkiego mocarstwa, no cóż, no normalna. Ale skuteczność znikoma, więc nie chcą, bo nie chcą rozdrażniać tego niedźwiedzia, prawda? Nie chcą zaganiać Rosji czy Putina do narożnika, bo się boją, że wtedy dopiero się okaże no, naprawdę groźny. On w tej chwili jest groźny, jeżeli będzie chciał uderzyć jutro na, nie wiem, Estonię czy Litwę, już nie mówiąc o Polsce, to uderzy. No i powiedzmy szczerze, co mu zrobimy? Przecież nie uderzymy na Moskwę, prawda? Wyrazimy swoje straszliwe oburzenie jako świat, zamrozimy mu jeszcze, co to jest do zamrożenia, potępimy go na wszystkie strony i potem powiemy Estończykom czy Finom, no zrobiliśmy, co możemy, prawda? Ale sami rozumiecie, no już dobrze, żebyście wy zginęli, ale my nie, prawda? To ograniczmy konflikt do Prybałtików albo Skandynawii, byleby nie dalej.
A Putin będzie się śmiał, mówi: tak, to fajnie, to po kawałku będę was zjadał, prawda? Nie mogę zjeść was cały, bo się odławię, to wiem, ale takie kawałki tu, kawałki tam, to dlaczego nie? I tego się można obawiać. A Waszyngton boi się dać pretekst, co jest niemądre, bo Putin nie potrzebuje pretekstu. Myślę, że to bardzo realistyczna perspektywa, gorzka, ale realistyczna. Natomiast ostatnie już pytanie, panie profesorze, jeżeli chodzi o kwestię Ukrainy. Bardzo duże emocje wzbudzają kulisy amerykańskiej, czy też szerzej anglosaskiej, bo również brytyjskiej polityki wobec tego konfliktu w jego początkowej fazie. Podobno w marcu, kwietniu było jakieś porozumienie pokojowe na stole, już parafowane prawie, Rosja-Ukraina, ale przyjechał zbriefowany przez Amerykanów Boris Johnson, ówczesny premier Wielkiej Brytanii, powiedział: zerwijcie te rozmowy Ukraińcom, my wam damy broń, żebyście się obronili i walczcie. No i Ukraina podjęła decyzję o zerwaniu tych rozmów, walczy, 2 lata jatki, niewiele się zmieniła sytuacja przez te 2 lata, oprócz totalnej dymolki na Ukrainie. Ameryka osiągnęła te swoje cele, o których pan mówi, czyli utoczyła krwi Rosji, sprawdziła możliwości rosyjskie i teraz powoli się wycofuje rakiem z tej współpracy z Ukrainą. Ukraińcy podobno sfrustrowani taką sytuacją i teraz mam do pana jako amerykanisty pytanie, czy to jest teoria spiskowa, czy rzeczywiście tak było? Nie wiem tego, bowiem nie mogę na to pytanie odpowiedzieć, poza stwierdzeniem, że Boris Johnson był i jest pajacem politycznym, który jest zdolny do tego typu deklaracji bez żadnej podstawy. No przecież jego nikt poważnie nie mógł traktować. I tyle. No tak, on mógł powiedzieć wszystko. Pewnie jutro, dzień potem zapomniał, co powiedział, no ale już powiedział. Więc jeżeli Ukraińcy poszli za Johnsonem, a nie za Waszyngtonem, no to ich własna wina była, prawda? Powinni byli go powiedzieć: tak jest, dziękujemy bardzo, panie premierze, to bardzo interesujące, co pan mówi. Pański samolot już właśnie, prawda, czeka na pana na lotnisku. Nie zrobili tego i tyle, więc czy tak było, nie wiem, bo wie pan, wszystko jest możliwe, ale no, mogę sobie to wyobrazić, że jakieś porozumienie było, a oczywiście im dłużej trwa wojna, im więcej ludzi ginie, im więcej miast jest zniszczonych na Ukrainie, tym trudniej przekonać Ukraińców, że cały ten wysiłek jest na marne. I właściwie są w takim punkcie, w jakim byli prawie 2 lata temu. Tyle tylko, że ofiar jest dużo więcej, a te ziemie wtedy stracone, dzisiaj są też stracone. Dokładnie, dokładnie. Panie profesorze, puenta naszej rozmowy, króciutko, ale nie mogę nie zapytać o Pacyfik. Zarówno są duże różnice między administracją Bidena a Republikanami, ale chyba obie strony zgadzają się, że Pacyfik teraz jest najważniejszy, że Chiny są największym wyzwaniem dla amerykańskiej globalnej hegemonii. Czy po tych wyborach, niezależnie kto wygra, czy Biden, czy Trump, będziemy mieli sytuację, w której Ameryka odchodzi na Pacyfik, skupia się na Pacyfiku, skupia się na rywalizacji z Chinami, a my Europejczycy będziemy musieli sobie jakoś radzić, no może nie sami, ale na pewno z mniejszą obecnością wuja sama i stąd tego typu akcje jak Macron, który nagle wysuwa się na przywództwo. Wie pan, Chiny, no przepraszam, że to powiem, o wszystkich sinologów z góry przepraszam, to jest kolos na glinianych nogach. I to widzimy w tej chwili, prawda, po tym kryzysie w budownictwie chociażby, ale nie tylko. To jest państwo, które ma ogromne liczby, jak się zsumuje je na cały naród. A jak się podzieli ten produkt krajowy na liczbę mieszkańców, to Chiny są chyba na 56. pozycji w świecie, czy jakoś tak, prawda? Chiny zbudowały sobie bodajże 3 albo 4 lotniskowce, a Amerykanie zezłomowali w tym czasie 14 czy 15. Więc wie pan, to jest zupełnie, zupełnie inna klasa i my się boimy Chin, bo taki nie wiadomo, co ten Chińczyk myśli, prawda, czy Chińczyk w ogóle umowny i tak dalej. I to żółte niebezpieczeństwo to już od XIX wieku, prawda, krąży nad Europą czy nad światem. Nie widzę żadnego cienia możliwości prawdziwej konkurencji amerykańsko-chińskiej. Wie pan, supermocarstwo przyjmuje się, są różne liczby, ale przyjmuje się, że powinno spełnić 5-6 podstawowych kryteriów dominacji politycznej, gospodarczej, technologicznej, naukowej, miękka siła. W której z tych kategorii Chiny stanowią
choćby przybliżoną konkurencję dla Ameryki. W żadnej. W żadnej. Ameryka do dzisiaj, no, ma pan tak też gospodarczej. Ja właśnie mówiłem, wielkie bankructwo tej firmy budowlane. Budownictwo jest kluczowe dla całej gospodarki. Te opuszczone miasta, bo tam, prawda, zbudowali wieżowce i wiele z tego nie wynika. Ja nie mówię, że Chiny są biedne, chociaż jakby policzyć na głowę ludności, to są. Tam jest ogromna część ludzi niezwykle biednych oraz oczywiście ileś set tysięcy milionerów, no bo w tym kraju ileś set tysięcy to wiele nie znaczy, prawda, przy ponad miliardzie ludności. W związku z tym nie są dla Stanów, w ogóle nie są. Przecież gospodarka amerykańska jest wieloaspektowa, jest mocna, jest zbudowana na prawdziwych podstawach, na dobrym opłacaniu robotników i tak dalej, i tak dalej. Nie ma dziedziny, w której Stany Zjednoczone nie dominowały. W związku z tym, może to się kiedyś wydarzy. Ale my tak myślimy trochę za tym, Kennedy mówi oczywiście o politologu, prawda, że wszystkie mocarstwa upadają, no to Ameryka też musi upaść. No mogę się z tym zgodzić, tylko w jakiej perspektywie czasowej? Przecież nie za rok i nie za dwa, a jak za 100 lat, no to dzisiaj nie mówmy o tym, prawda? I nie, Stany Zjednoczone dominują i nie mają konkurenta do tego, by je zastąpić w tej roli. A czy zwrot ku Pacyfikowi? No tak, no Obama o tym mówił, prawda, ten słynny pivot, czyli zwrot do Azji i tak dalej, no i co z tego? Nie, oczywiście Europa Zachodnia, czy w ogóle Europa, mówmy tak, Europa jest poważną grupą gospodarczą. Politycznie to jest słabeusz, militarnie to Europy nie ma, ale gospodarczo jest. I to dla Stanów Zjednoczonych jest prawdziwy partner. Chiny są rynkiem, a nie partnerem. Podobnie zresztą jak Indie i tak dalej. To jest rynek dla towarów amerykańskich, bardzo ważny dla wytwórców amerykańskich, ale przecież nie prawdziwy konkurent, ani nie partner. Gdyby Chiny były takie mocne, jak pan mówi, gospodarczo, to by nie kradły na potęgę patentów w Ameryce, tylko same do czegoś dążyły, prawda, a nie wysyłały swoich studentów do Ameryki, żeby ci się tam kształcili, poszli do firmy, wykradali sekrety i wracali do Pekinu. No to nie jest sposób na długotrwały rozwój, to jest oczywiście możliwe w jakiejś perspektywie czasowej, ale to nie jest długotrwałe. Nie ma powodu i sensu, by się zwracać ku Azji czy ku Pacyfikowi, chociaż Stany Zjednoczone są państwem dwuoceanicznym i nie lekceważą Azji ani prawda, tego, co, no Azji ogólnie biorąc. Ale to nie znaczy, że to jest konkurent. Europa jest ciekawym partnerem gospodarczym, ale tylko gospodarczym. Panie profesorze, jak ja się cieszę, że zadałem to pytanie na końcu, bo bardzo ciekawa perspektywa i mamy pretekst, żeby się spotkać jeszcze raz na falach historii realnej, podyskutować o amerykańsko-chińskiej rywalizacji tym razem, drodzy Państwo. A tymczasem bardzo, bardzo panu dziękuję za tą pasjonującą rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan profesor Zbigniew Lewicki, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dziękuję, że nas wspieracie, że lajkujecie nasze filmy, że subskrybujecie nasz kanał. Dzięki wsparciu na Patronite i na YouTubie możemy działać tak prężnie, jak działamy. Bez widzów nie byłoby Historii Realnej, więc jeszcze raz bardzo za to dziękuję. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. Kubki, koszulki Red i Zbet i książki, między innymi nowa książka Jacka Bartosiaka, Zapiski w przededniu wojny z autografem autora. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. I oczywiście kciuki. Kciuk dla sklepu militaria.pl, bądź gotowy zawsze. Kciuk dla biblioteki cyfrowej Legimi. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least Speakly. Aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.